Dzień dobry, Kaju, witam Cię. Dzisiaj Dzień spotkanie jest dobry, dla witam. Ciebie. Cześć, dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Kaja, powiedziałaś, że nie chcesz przedstawiać punktów, zgadza się? Zgadza się. No to wiesz, co robić. Wyłącz mikrofon na Skype'ie. O, super, świetnie, my Cię nie słyszymy. Darku, powiedz, czy nawiązałeś kontakt z Kają? Tak. Widzisz ją? To dobrze. Powiedz mi, jak wygląda, jak ją widzisz. Taka jest jakoś przytłoczona, to jakby dusiła w sobie radość i szczęście. To jest w niej, ale jakoś nie może się uwolnić, albo nie uwalnia się na takim poziomie, jakby mogło się uwalniać. Jakby przestrzeń tłumiła tą jej naturę, ale w jakiś sposób Kaja dała temu, nie wiem, daje temu przyzwolenie, żeby ta jej natura, ta jej radość nie mogła się uwolnić. Jest jakiś powód tego, że właśnie daje przyzwolenie? Tak. Co to jest? Dlaczego? Tak zdecydowała. A przestrzeń jej to umożliwia, tak jakby odpowiedziała na to. Czuć, że jakieś bolesne doświadczenia sprawiły, że nie wiem, czy to tak się czuje, że to jej decyzja. A przestrzeń jej w tym pomaga. Pomaga utrzymać jej pewien poziom radości, poza który jakby ona nie mogła wyjść. I to ją kosztuje nie tylko to, że nie może w pełni być już sobą. To jest raz, ale dzięki temu właśnie zaczyna w przestrzeni zauważać różne, czy przyciągać różne takie, no może czasami trudności. Sprawdziłeś DNA Kali? Tak. Dobrze. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Na 1, 2 i 3. Dzień dobry, Kaju. Dzień dobry. Jak się czujesz? Czuję zmęczenie. A czym spowodowane jest to zmęczenie? Nie wiem. Od dawna czujesz się zmęczona? Czasem czuję bardziej, czasem mniej. Powiedz mi, to twoje zmęczenie jak wpływa na twoje ciało fizyczne? Moim celem jest utrzymać siebie w równowadze, ale nie udaje mi się to. No właśnie, dużo energii zużywasz na to? Tak, nie mogę być szczęśliwa. Nie możesz być szczęśliwa. Nadmierne szczęście niszczy. Masz takie doświadczenia? Tak. Powiedz mi, Kaju, dlaczego nas zaprosiłaś dziś? Sama już nie wiem. Chyba tęsknię za stanem, który mi towarzyszył. Tęsknię za tą wersją mnie, którą byłam, ale boję się. Boję się, że znowu coś, że to szczęście obróci się przeciwko mnie. Już tak bywało? Tak. Raz, wiele razy? Wiele razy. Już masz takie doświadczenie, że kiedy jesteś lub możesz być szczęśliwa, to się obraca przeciwko tobie. I jak to się kończy dla twojego ciała w fizyczności? Nie potrafię nad tym zapanować, bo coś odchodzi.
A później jest mi przykro. Dobrze. Dobrze. Powiedz mi, Kaju, czy zgadzasz się na tę pracę? Tak. Powiedz mi, co chciałabyś osiągnąć poprzez tę pracę? Sama nie wiem. Znaleźć jakiś punkt. Taki środek. Równowagę, której sama nie potrafię osiągnąć. Czyli i być, i nie być trochę w szczęściu. Zgadza się? Nie wiem, jak to osiągnąć i co to powinno być. Bo mam niekiedy tendencję wpadania ze skrajności w skrajność. Czyli po dużym szczęściu czy radości, co następuje? Teraz już nauczyłam się trochę z tym istnieć. Ale dalej to nie jest to. Powiedz mi, ile energii zużywasz na to, żeby właśnie ograniczać się w tym odczuciu szczęścia i radości? No dużo. Dużo, bo ograniczam sobie możliwości doświadczeń. Procentowo ile zużywasz? Nie wiem. Nie wiesz, okej, dobrze. Ale dużo. Pamiętasz, kiedy przyszłaś do tej przestrzeni po raz pierwszy? Tak. Spójrz, czy przestrzeń sama tak ukształtowałaś i zorganizowałaś, żeby ci pomagała w tym ograniczeniu? Tak, bo tego chciałam. Dobrze. Sprawdź, czy w tej przestrzeni wyczuwasz jakąś obcą energię, nie twoją. Tak. Co wyczuwasz? Tą energię, która mi pomaga utrzymać ten stan. Sprawdź. Ona kontroluje, mnie przypomina. Sprawdźmy, co to jest za energia. Ta energia, która mnie otacza, otacza moją przestrzeń, ona izoluje mnie. Dobrze, ale wyczuwasz w niej jakąś świadomość? Zobacz. Świadomość też jest. Przychodzi do mnie. Co się wtedy odpowiedź. Dzieje? Co się wtedy dzieje, kiedy świadomość przychodzi do ciebie? Chcę mi upewnić, że jest i służy i odpowiada na moją intencję, którą wcześniej wypowiedziała. Wyczuwasz, jaki rodzaj gatunkowy jest tej świadomości? Gatunkowy? Co to za gatunek? To istoty, które odpowiedziały mi na moją intencję. Powiedz mi, jak widziałaś te istoty? Jako takie wyrozumiałe, doświadczone, stare istoty, szczególnie jedna, która poświęciła się, żeby mnie chronić. Czyli spory wydatek energetyczny, żeby cię chronić. Dobrze. A jesteś gotowa, Kaju, żeby ją teraz zaprosić? Nie wiem. Nie? Co cię powstrzymuje, powiedz? Ona i tak mnie chroni. Cały czas. Musi cały czas tutaj być. A jak byś ją poprosiła o przebranie swojej oryginalnej formy? Zrobiłabyś to? A jej tu teraz nie ma. Nie ma jej tu? A dlaczego jej nie ma? Co się stało? Bo chroni mnie. Czy dlatego, że myśmy przyszli? Nie, jest tutaj cały czas. Nie jest cały czas, Pamiętasz, kiedy się zjawia, w jakich sytuacjach? Tak.
kiedy jestem szczęśliwa. Okej. Okay. Przychodzi i ostrzega mnie, przypomina. Rozumiem. Pokazuje potencjalne konsekwencje. Już teraz wiadomo, okej. Okay. No to rzeczywiście bardzo cię pilnuję. Co by się stało, gdyby nie przypominała ci o tym, że jesteś za szczęśliwa? Zatraciłabym się w tym szczęściu. Kiedyś zatraciłaś się w szczęściu? Tak. Jakie były tego konsekwencje? Tragiczne. Okej. Dobrze. Wyczuwasz, kiedy jest? Tak. Czy to jest taki moment, kiedy rzeczywiście czujesz się bardzo szczęśliwa i nagle czujesz jakiś impuls? Czy czuję impuls? Czasem czuję impuls, a czasem jest mi to w sposób dosłowny przypominane. To pokaż mi taką sytuację. Co się wtedy dzieje? Ktoś do ciebie mówi? Ktoś coś ci pokazuje? Tak, przypomina. W jakiej to jest formie? Wizualnej? Różnej. A kiedy coś mówi, to co mówi? Żebym pamiętała, jak to się kończy. Sprawdź, Kaju, w takim razie w sobie, czy masz jakieś urządzenie albo przyrząd, dzięki któremu możesz ją słyszeć, tę istotę lub widzieć? Ja ją po prostu widzę, gdy przychodzi. Okej. Dobrze. Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Darek, jesteś? Tak. Powiedz mi, co jeszcze czułeś, przepuszczając Kaja? Taką refleksję, taką formę takiego nawet może i smutku. Tak jakby właśnie Kaja nie potrafiła, czy potrafiła właśnie. I nie chciała czuć jakiegoś takiej radości z tego, że może się gdzieś uwolnić. Ona w ogóle nie ma poczucia, że potrzebuje się uwolnić, a tylko takie głębokie przekonania, że potrzebuje gdzieś tam dążyć do jakiegoś balansu i nie żeby się ta radość jej nie odchyliła w jakąś stronę i żeby nie rzuciło ją to z powrotem w drugą stronę, o ścianę. Sprawdź, Darku, oczywiście za przyzwoleniem Kai, czy ma w sobie jakieś przekonania lub programy niezasługiwania na dobro, na miłość? Tak, szczególnie właśnie na miłość. Na miłość i bardziej przekonania, które wynikają z jej doświadczeń. Ona ma jakby takie wewnętrzne swoje dowody. Utrwalone, bardzo możliwe, że przez tego kogoś, który jakby potrafi to wykorzystać i wytłumaczyć jej, że właśnie tak to się może skończyć. Więc to jest, to niezasługiwanie jest konsekwencją jakby tego, tej całej sytuacji, w której Kaja jest. To powiedziała o takim niezasługiwaniu w zasadzie na wszystko, na nic dobrego, na miłość, na partnerstwo, na spełnianie. No, chodzi o to, że to mogłoby dać jej szczęście, które w jej odczuciu, w jej przekonaniu do niczego dobrego nie prowadzi. Dobrze. Powiedz Kai, że chciałabym poznać tę istotę, która jej tak bardzo pomaga. Czy mogę ją zaprosić? Taki lęk wyczułem w Kai. Tak jakby, nie wiem, czy ją by
ona się boi, że jakiś że ktoś, że ten ktoś, jeśli przyjdzie, to będzie ją strofował i boi się tak jakby konsekwencji tego spotkania. Poproś Kaję, żeby pokazała, gdzie jest ten lęk, gdzie się usytuował. Gdzie ona czuje? On się w głowie pojawia, tak jakby jakieś myśli zaczęły przychodzić do niej z możliwymi konsekwencjami, że tyle pracy, tyle ten i teraz znowu dążysz do tego samego i znowu trzeba będzie wykonywać jakąś pracę. Aha, sprawdź, czy to, co jest w głowie, otrzymało jakiś sygnał, jakiś impuls z zewnątrz? Tak, wydaje się, że tak. Chociaż niby to jest z zewnątrz, ale to jest takie Kai. Ona jest jakby przyzwyczajona do tego. Przyzwyczajona, czy po prostu nie zauważa, że to jest z zewnątrz, tylko to jest takie właśnie bardzo w niej odczucie. Powiedz jej, że takie niskowibracyjne lęki bardzo obniżają wszystko. Tak, ona wie. Ona o właśnie tym wie. Mają obniżać, żeby właśnie znaleźć tą równowagę, której ona może i nie potrafi znaleźć, ale właśnie znowu jest ta sama historia, że gdyby była na wysokich wibracjach i szczególnie zbyt wysokich, no to ich się utrzymać cały czas nie da i później spada się, a to boli. Zapytaj, czy chciałaby się pozbyć lęku. Tak. Dobrze. Wie, jak to zrobić? Wie. To znaczy, czy wie? Wie, ale się boi go pozbyć. Aha. A wtedy ją to uwalnia i znowu ma tendencję do tego, żeby... Powiedz jej, że w tym momencie pomogę jej. Policzę do trzech, ona zbierze cały lęk. Gotowa jest? Tak. Jeden, dwa i trzy. Zebrała? Tak. Aha. Zapytaj, żeby spojrzała, poprosiła, żeby spojrzała na ten lęk i powiedziała mi, czy 100% to jest jej energia. Nie tylko. Aha, czuję. To są takie lęki, tak, które gdzieś, których się nauczyła od nawet od innych. Okej. Nauczone lęki. Dobrze. Poprosił, żeby otworzyła sobie niedużą przestrzeń. Wie, jak to zrobić? Nie, chyba tak, chyba wie. Chyba wie. Dobrze. Niech to zrobię, niech nada tej przestrzeni taką okoliczność neutralności. I kiedy policzę do trzech, będę chciała, żeby wrzuciła tam ten lęk. Zobaczymy, co się stanie. Jeden, dwa i trzy. Zrobiła? Tak. Poproszę, żeby zamknęła teraz tę przestrzeń i ona zniknie z całą zawartością. Już. Zapytaj, czy teraz mogę zaprosić tę istotę, która jej tak bardzo pomaga. Tak. To na 1, 2 i 3 ma się stawić i przybrać swoją oryginalną formę. Kto się zjawił, Darku? Taki starzec. Dobrze. Tak widzi Kaja. Tak, takiego naprawdę bardzo starego starca, jeśli tak można powiedzieć. Naprawdę jest stary, poorana. Aż takimi głębokimi zmarszczkami. Przypomniała go sobie teraz? Pamięta go? Pamięta. Tak, dobrze. Dobrze. Gotowa jest zobaczyć prawdziwą formę tego starca? Zapytaj. Niech mnie rozumie, co to znaczy. Zawsze go tak widziała. Zawsze go tak widziała, dobrze. To mamy pozwolenie, Darku, na 1, 2 i 3 ma przybrać swoją generalną formę. Gad jest. Taki też pomarszczoną ma powłokę. Powiedz mi, jak Kaja zareagowała na ten widok? Jakby wypierała. Patrzy, ale jakby nie chciała widzieć. Dobrze.
popatrz, Darku, w jaki sposób GAT jest połączony z Kają. Czy są jakieś urządzenia w Kai? Urządzenia i też takie takie poczucie chyba zaufania do niego. Mhm. Tak jakby ona gdzieś właśnie oddała mu siebie. Nawet wydaje się, że oddaje mu część swojej energii i tak jakby szczęścia. Mhm. Szczęścia, miłości, to jest właśnie, on ją przekonuje, że to jest B. I Kaja zresztą też ma takie przekonanie, więc transformuje to, w tym sensie mu oddaje. Okej, okay. Transformuje to w jakieś inne emocje, w jakie? No w te, które ona pokazała, to, to że miłość, radość, szczęście nie jest, nie jest to. To dobre i transformuje w całą resztę. Okay. Takich, takich, które właśnie może już oddać. Dobrze. Dobrze, to w takim razie sprawdźmy, co jest w Kai takiego, co pozwala jemu korzystać z tych transformowanych energii. Na pewno jest coś w brzuchu, coś, co ugniata, uwiera. Tam wpada to. I dostaje takiego ruchu wirowego w tym czymś. To jest tak jakby różne ciemne kolory pomieszać i nawet jak jasny kolor tam wpadnie, to on się tak wymiesza jak w wirówce i wygasi się, czy przyjmie właśnie zupełnie inną wartość. Jest też serce takie trochę teraz nieaktywne, tak jakby właśnie obciążone i to, co tam się potrafi urodzić, jakieś takie wzniosłe uczucie, to też po pewnym czasie zostaje to zneutralizowane. Jest też coś w głowie szczególnie zaraz pod czołem i w oczach, tak jakby całe tu było takie zajęte. I nogi. Są jakimś takim, takimi cienkimi elementami poprzeplatane. Jest też to z nóg przechodzi przez czakrę seksualną i trafia też do tego czegoś w brzuchu. I w gardle jest coś takiego, jakby taki ucisk, jakby z gaga tam była. Kaja teraz to widzi? Tak. Okej. Dobrze. To mniej więcej już mamy wszystkie implanty. Zapytaj Kaję, czy jest jej dobrze z tymi implantami. Trudno chyba jej to określić, bo z jednej strony jest trochę zaskoczona, że to jest, bo jakby nie patrzyła na to, ale teraz widzi, bo to było potrzebne, żeby ten stan mógł być, żeby mogła ten stan utrzymywać. Utrzymywać, tak, dokładnie. A pamięta taki moment, w którym który z tych implantów był jej włożony? Nie. Nie. Okej. Okay. Zapytaj w takim razie, co jest przyczyną, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna bólu ciała? Wydaje się, że te elementy i to utrzymywanie jej ciała właśnie w takich wibracjach to powoduje. Ciało jest takie ciężkie. Powiedziała mi, że ma takie wrażenie, że jest to spowodowane nerwicą, stresem, wtedy, kiedy się mocno spina. No może tak być, ale to tylko część. To tutaj to zanegowanie tych wyższych uczuć, walka z tym i utrzymywanie Kai w takich niskich wibracjach bardziej na to wpływa. Tutaj ta nerwica nie jest tak wyczuwalna w tym ciele subtelnym. Tutaj po prostu bardziej jest walka o to, żeby właśnie, żeby się nie uśmiechnąć, już tak bardzo spłycając. Natomiast w umyśle fizycznym i w ciele, które teraz Kaja posiada,
jest trochę, może być nawet trudniej, bo tej intencji, którą kiedyś wypowiedziała, ten umysł nie zna. On odczuwa, ale nie potrafi przyporządkować i nie potrafi sobie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Dobrze. Zobacz, czy jest coś, co może powodować ból kręgosłupa. Takie ogromne napięcie. Tak jakby ta, szczególnie ta kula w brzuchu z tym ruchem obrotowym próbowała ściągnąć wszystko z jej ciała i to ciało się napina tak, żeby właśnie, żeby to mogło tam spłynąć. Zobacz, czy ten obrót tej kuli jest zawsze w jednym kierunku? Nie. Nie. Dobrze. Dobrze. Powiedziała mi, że jednokrotnie ma takie uczucie blokady lewej nogi. Czy to są te elementy, które są w nogach? Tak. Dlaczego tej lewej nogi? Jest jakiś powód? Trudno powiedzieć. To wydaje się, że i z jednej, i z drugiej. To jest bardzo możliwe, że czasem ten przepływ z jednej nogi jest, może być wyższy. Chociaż wydaje się, że to też cyklicznie się dzieje, że raz jedna, raz druga. Raz druga. Być może bardziej czuję to w lewej nodze. No i powiedziała mi też o tym bólu brzucha. Teraz już wiemy, z czego to wynika. Okej. Zapytaj Kaję, czy teraz, kiedy już odkryła te implanty, teraz, kiedy wie, bo już też wcześniej była świadoma, że ta istota, która stoi przed nią, która się okazała gadem, utrzymuje ją w pewnym poziomie, żeby nie odczuwała miłości i radości. Wiem, że kiedyś dała na to przyzwolenie, ale teraz też widzi ten mechanizm. Widzi, co powoduje w niej, że musi transformować, że transformuje te odczucia wyższe, wysokowibracyjne, odczucia mniej. I chciałabym, żeby teraz sprawdziła, czy jest w tej istocie, która przed nią stoi, jej własna energia. Może pokazać, gdzie jest jej energia poza nią? Na tak. 1, 2 i 3. Gdzie ją widzi? Widzi w nim. I widzi tą energię też przetransformowaną i połączoną z innymi energiami, które ją otacza. W tej przestrzeni przyciąga inne energie i jest poza tą przestrzenią. W takim jakby ogromnym dywaniku energii. Tak jakby się taka mgiełka unosiła nad tą przestrzenią. Niech powie mi, czy ten ogromny dywanik posiada tylko i wyłącznie jej energię, czy tam też inne energie? Poproś Kaja, żeby zerknęła właśnie na te inne energie. Powiedziała mi, czy wyczuwa tam energie, które są jej znajome albo bliskie. Tak. Czy czuje tam ojca swojej córki? Tak. Czy czuje rodzinę byłego partnera, czyli ojca córki? Tak. Czy wyczuwa mamę, swoją mamę, energię mamy? Tak. Taty? Też. Czy wyczuwa tam też swoją córkę? Tak. Okej, dobrze. No dobrze. Zapytaj Kaję, czy jest gotowa wyłączyć te implanty, te urządzenia, które ma w sobie i zobaczyć, sprawdzić, jak się wtedy będzie czuła. Chce to zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3. Już. Niech wyłączy. Wystarczy jej decyzja, intencja.
Powiedz mi, czy coś się w Kai zmieniło? Tak. Co? Takie obrzydzenie zaczęła czuć. Tego miejsca, w którym jest. Dobrze. Tak jest nieprzyjemnie, tak jakby gdzieś w jakiejś zatęchłej piwnicy. Okej. Była. Wie, gdzie jest jej przestrzeń? Gdzie ją? Widzi tą przestrzeń, cały czas ją widzi. Tak. A czy z zewnątrz? Chciałabym zobaczyć, jak ta jej przestrzeń, gdzie się znajduje i jak wygląda? Na momencik. Na 1, 2 i 3. Szybujcie, chciałabym, żeby Kaja spojrzała sobie wtedy. Chyba obejrzeć, gdzie jest jej przestrzeń. Pod tą mgiełką, tym dywanem mgiełkowym jest. Jakby w kokonie takim, z mnóstwem takich drobnych niteczek owinięta i jakby te nitki są podłączone pod spód tego dywaniku. Widzi tam więcej takich kokonów? Tak. Okej. Wie, że tam są też inne istoty ludzkie? Tak. Dobrze. Okej. To wracamy do przestrzeni Kai. Chciałabym, żeby mi pokazała, gdzie jest to obrzydzenie. I powiedziała mi, co wywołuje w niej to obrzydzenie. Nie, w zasadzie to jest tak może śmiesznie, że nic nie wywołuje, tylko ona je czuje. Ona je czuje. Ale gdzie jest, to właśnie trudno też to poczuć. Okay. Bo z jednej strony jest i w brzuchu, ale też jest w gardle i w głowie. Dobrze. Tak nie fizycznie to się odczuwa. Okej. Chciałabym, żeby teraz zapytać, czy gotowa jest przywołać wszystkie istoty, które są do niej podłączone, ale bezpośrednio z nią połączone. Tak. Na 1, 2 i 3 niech wezwie. Już. I powiedz mi, kto się zjawił. Jeszcze jeden podobny starzec. I taki demon. Taki gadzi demon, który ma taki przerost trochę skrzydeł. I jak tu przyszedł, to się na załamaniu skrzydeł się podpierał. Okej, rozumiem. Dobrze, ten drugi starzec też niech przyjmie swoją oryginalną formę. Już. I niech teraz Kaja zobaczy, czy swoją energią też karmi te dwa pozostałe byty. Tak. No i pytanie główne, czy chce dokarmiać te byty? Nie. Nie. Wyłączyła już implanty, teraz czas się ich pozbyć. Niech zblokuje całe towarzystwo. Zblokowała? Tak. To w takim razie... Teraz się chce jej wymiotować, dosłownie to jakby... Tutaj czuć niedobrze. Takie napięcie właśnie. Sprawdź, Darku, oczywiście za przyzwoleniem Kai, czy na te odczucie obrzydzenia i wymiotów któryś z tych bytów ma wpływ? Nie, to w Kai. To jest w Kai. Kiedy on patrzy na takie obrzydlistwo. Dobrze. To będę chciała, żeby w takim razie usunęła z siebie te wszystkie implanty i one mają w automacie pójść do tego, kto jest producentem i właścicielem tych implantów. Zrobi to? Tak. Na 1, 2 i 3. Do kogo poszły? Do tego, który pierwszy się pokazał. Dobrze. Jak się czuje bez implantów? Dużo lżej. I tak jakby właśnie okno otworzyć. Okej. Nie ma już tej reakcji, że chciałaby wymiotować? Nie. Dobrze. Okej, to teraz już wie. Powiedz mi, czy w dalszym ciągu odczuwa w sobie obrzydzenie? Nie, ale nie. Czuję się trochę niekomfortowo w tym miejscu. Dobrze. Jakby była gotowa wyjść. Dobrze. Już powiedziała wcześniej, że ma ochotę stamtąd wyjść. No więc to zrobimy. Niech zblokuje całe towarzystwo. I na 1, 2 i 3 wychodzicie stamtąd już. Jak się czuję poza tamtą przestrzenią?
Dobrze. Okej. Okay. Zapytaj Gaję, czy ma dostęp do swoich wspomnień, do swoich doświadczeń? Tak. Mhm. Czy może mi pokazać, nam pokazać źródło tej ingerencji, kiedy ona się zaczęła? Tak. To na 1, 2 i 3. Idziemy. Tak, ona ją, o nią poprosiła, dosłownie. Poprosiła o tę ingerencję. Mhm. Chociaż to była intencja, ona nie wiedziała, że to się tak zrealizuje. Po prostu obwiniła siebie, chociaż to też jakby pewne podszepty były i takie już przygotowanie jej, stworzenie takiego przekonania, które trafiło na podatny grunt, bo ona była wtedy w takiej jakby żałobie, która uświadomiła ją, że rzeczywiście i wtedy, że rzeczywiście tak może być. I ona wtedy jakby z tą intencją wypowiedziała jakby takie ślubowanie, że nie może być już szczęśliwa, bo to szczęście później strasznie boli. Tam wcześniej faktycznie to jest aż coś, na co niesamowicie cudownie się patrzy, bo Gaja wyszła za mąż za takiego mężczyznę, z którym była naprawdę bardzo szczęśliwa, bardzo. I zresztą całe jej wcześniejsze życie, jako już dziecka i później nastolatki, było bardzo radosne. Natomiast później stało się coś takiego, że jak urodziła się jej córka, to dosłownie w dzień pierwszych urodzin tej córki jej mąż nie wrócił z pracy, a ona przygotowała takie w zasadzie to tak śmiesznie tam wygląda, że ta córka była jeszcze taka zbyt mała, żeby rozumieć w ogóle że te urodziny, bardziej oni jeszcze robili to chyba dla niej, ale też dla siebie. Bardzo czekała, taka radosna, z tą córeczką na rękach, bawiła się z nią i właśnie zaczęła później odczuwać jakiś taki niepokój, dlaczego jeszcze męża nie ma. I później usłyszała pukanie do drzwi i takie przerażone miny dwóch mężczyzn, którzy powiedzieli jej, że jej mąż nie żyje, że uległ wypadkowi. To był taki solidny cios. Właśnie tą radość przestała odczuwać i zaczęła pytać. Oni kompletnie nic nie powiedzieli, tylko z takim zrozumieniem, bo ona była taka rozchwiana, nie wie, to jest totalnie zdezorientowana, oni tylko się skłonili, tak jakby mieli przekazać jej to, co przekazali i odeszli. I Gaja wróciła wtedy, jakby wzięła tą córeczkę na ręce, usiadła na takim łóżku i trzymała ją. Mała tak pięknie się do niej uśmiechała, a Gaja nie potrafiła już tej radości poczuć. Zaczęły napływać do niej miliardy pytań. Dlaczego? Co się stało? Jak to się mogło stać? Jakby chciała też tego męża zapytać, ale już nie mogła. Już w zasadzie nic nie mogła. Wiedziała, później, jak zginął? Nie. Oni odeszli, po prostu tylko skinęli jakby głową, że tak przekazali to, co mieli przekazać. I tyle. I zostawili ją samą. I to
wywołało w niej totalne takie, taką dezorientację. Później się dowiedziała, że on po prostu zginął przygnieciony takim wielkim pniem, który w ogóle nie tylko na niego spadł, tylko na taki wóz i on dosyć poważnie został zmasakrowany. No i później zaczęło się taki etap, gdzie różni ludzie jej współczuli, bardzo jej współczuli, ale niektóre mądre głowy zaczęły jej mówić, że martwili się o nią, że na przykład, że ona za lekko podchodziła do tego, że cały czas tylko szczęścia, a nie zauważała, że w życiu również są jakieś problemy i w ogóle na to taka jakby była nieodpowiedzialna, że tylko w chmurach latała. I teraz to się na niej zemściło, że nie można być wiecznie szczęśliwym. I ona to sobie wzięła do serca, zwłaszcza, że cierpiała. I tyle, że to cierpienie było podsycane właśnie. I ona wtedy zrozumiała, że nie może być szczęśliwa, bo to szczęście faktycznie prowadzi do czegoś zupełnie odwrotnego i powiedziała wtedy właśnie tą intencję, że nawet to zrobiła w takiej modlitwie, jakby, takiej specyficznej, takiej własnej modlitwie, że już nigdy nie chce być szczęśliwa. Że woli być właśnie sama i że tego szczęścia już nie chce. Bo to szczęście, za to szczęście ktoś później zapłaci. I ona nie chce, żeby to ona płaciła. Za to jej szczęście zapłacił mąż. I do końca życia w zasadzie była sama, taka jakby cały czas w żałobie. I to nie chodzi o to, że opłakiwała męża, tylko właśnie jakby próbowała stłumić tą radość, żeby ona się już nigdy nie w niej nie żeby jej nie poczuła. Wpływała też troszeczkę na opiekuńczo na córkę i też ostrzegała ją bardzo. Ta córka była szczęśliwa bardzo, takie żywe, radosne dziecko. Natomiast Kaja jakby chciała ją przygotować na to, że życie to nie jest tylko ciągła radość, śmiech i zabawa. I ta córka się z nią trochę skonfliktowała, bo ona nie chciała jej wierzyć. Czuła to, co czuje. Urodziła się z pięknego związku i to zapamiętała też i chciała żyć po swojemu, więc tak naprawdę później miała już tej Kai dość. Nie chciała jej wierzyć, chciała i wybrała swoją drogę. Kaja, co ciekawe, to nie jest tak, że ona nie miała kontaktu, bo później jak ale jej córka miała swoje życie, no to Kaja widziała radość córki, to spełnienie i jej i jakby trochę tęskniła, przypominała sobie, ale zaraz jakby szło za tym to cierpienie, że to długo nie potrwa, że coś się wydarzy i się wydarzyło. Córka po latach jakby znalazła się w takim związku, który był już taki nijaki i zobaczyła w tej córce smutek i to dało jej jakby potwierdzenie, że nadmierna radość zapuka i będzie chciała ceny. Za tą radość. Dobrze, to zatrzymaj tutaj, Darku. Chciałabym, żebyś cofnął czas do tego momentu. Najpierw chciałabym sprawdzić, co się wydarzyło z mężem. Sprawdź. Mąż zginął w wypadku. No wiem. Zobacz na tym planie energetycznym. Mąż, on bardzo kochał jej córkę, ale się w jakiś sposób o nie obawiał. I chcąc niebo przychylić, żeby one były tak jakby brały na siebie dużo obciążeń,
I w pewnym momencie ten obowiązek sprawił, że on czuł obawę, czy podoła. Tak jakby, nie wiem, zaczął się bać, że ta jego rodzina nie będzie usatysfakcjonowana, że czegoś im zabraknie. Tak jakby naprawdę wziął na swoje barki, czy miał takie przekonanie, że musi więcej, czy więcej pracować, czy w ogóle pracować, żeby mógł wracać do takiego ciepłego, radosnego domu. Ale widać, że i on w domu był inny, ale gdzieś jakby poza to myślał, tęsknił bardzo, bardzo dużo. I bardzo się właśnie starał, brał chyba za dużo na siebie. Za dużo. Zobacz, czy w momencie tego wypadku był zaingerowany, czy był czysty? Był bardzo zmęczony. Zmęczony. On wracając właśnie z różnego rodzaju prac, nie chciał pokazywać tego i w sumie nie pokazywał, bo naprawdę się cieszył. I ta radość powodowała, że on w domu czuł się świetnie, ładował jakby akumulatory, tylko ciało nie dało rady. Doładowywane jakby tą radością w domu nie odczuwało, ale później jak wychodził, to czuł się bardzo zmęczony. Zobacz, czy ten wypadek to był konsekwencja właśnie tego nadmiaru obowiązków i tego zmęczenia jego, czy tam jeszcze czujesz jakąś energię, która mogła w tym pomóc? Tam w ogóle wydaje się, że tak, że pomogła jakaś energia, bo tam jakaś taka dziwna atmosfera była wśród tych mężczyzn, którzy razem ze sobą pracowali. Okay. Może to nie był konflikt, ale tak dziwnie siadła energia. Oni nie kłócili, ani za siebie nie mówili, ale było wyczuwalne takie i wtedy bardziej jej mąż zatęsknił, żeby już to się skończyło i wydaje się, że to też przyczyniło się do tego, że on chyba za szybko chciał to wszystko skończyć. Przyspieszył to wszystko. Dobrze. Teraz spójrzmy na tych mężczyzn, którzy przyszli przekazać te informacje. Chciałabym, żebyś mi powiedział, czy to byli właśnie tak zwani koledzy z pracy? Tak, tak. Dwóch zdecydowało się. W zasadzie oni bardzo się obawiali i nikt nie chciał tej podjąć wiadomości przekazać i w końcu stwierdzili, że no to dobra, to we dwóch pójdą. Dlaczego nie chcieli w ogóle udzielić żadnej informacji? Nic, tylko przekazali. Oni się obawiali reakcji i po prostu czuli się w obowiązku poinformować wdowę, ale byli tak spięci, że tylko wydukali jakby to, że to się stało. Spójrz, czy to są też zaingerowane istoty? Tak, dużo w nich lęku jest. Dobrze, okej. No dobrze, to w takim razie chciałabym jeszcze, żebyśmy spojrzeli na ten moment, kiedy Kaja dowiaduje się, że mąż nie żyje i chciałabym, żebyś mi pokazał, czy jest tam jakiś impuls, który osadza się w jej ciele. Tak, tak, ogromny. To jest coś takiego, jakby w ciągu sekundy odwrócić wszystko do góry nogami. Gdzie się umiejscawia? W jej sercu, a później to zaczyna jakby wchodzić jej do głowy i właśnie tworzą się, roją się wręcz pytania i takie cierpienie, że się nie pożegnała, nie wie, co on myślał, gdzie jest. Po prostu takie namnożenie myśli, że ona chyba nawet sama nie wiedziała, że to myśli. Powiedz mi, czy to w tamtym momencie jest jakaś ingerencja, czy dopiero w momencie, kiedy ona wypowiada tą swoją modlitwę? Nie ma jeszcze ingerencji. Ona sobie z tym możliwe, że nawet by sobie poradziła, tyle, że później właśnie ten wpływ zewnątrz, te mądrości jakby ludowe, które do niej trafiają, że nie można cały czas chodzić z głową w chmurach,
Nie można być powodują, szczerze. że ona zaczyna bardziej jeszcze dostrzegać to i widzi, że faktycznie zaczyna rozumieć, że ktoś za to szczęście Musi zapłacił. zapłacić. I wtedy właśnie ta intencja w tej modlitwie dosłownie ona dała przyzwolenie ingerencji. Dostaje wtedy pierwszy implant. Tak? Tak. Dobrze. Okej. Dobrze, to pokaż mi jeszcze ten moment. Wiemy, że później się skonfliktowała z córką. Córka też już ustawiała, że nie można być całe życie szczęśliwym. Tak, Nie można. Próbowała ją ochronić. Próbowała ją ochronić. Córka chciała żyć swoim życiem, ale potem coś się też wydarzyło takiego. Jakby karma jakaś taka, nazwijmy to rodowa, przeszła na córkę i to się zadziało. I to dla niej było takie oczywiste, tak jakby ona na to czekała. Później Dokładnie. Wspierała nawet córkę. Umiera śmiercią naturalną swoją? Tak. Pokaż mi ten moment, kiedy wychodzi z ciała subtelnego, z ciała fizycznego. To jest takie osobliwe dość przejście, bo Kaja umiera na łóżku. Ona sama mieszkała w tym domu, gdzie kiedyś było tyle szczęścia. I umiera we śnie. Wcześniej przed też takiej trochę rozpaczy, w takiej, że z taką poczuciem ulgi, że w końcu zaśnie. I budzi się, jakby wstaje, siada na łóżku i czuje obecność. A już nie żyje. Ona nie do końca wie, że umarła, bo wydaje się, że się obudziła. Ona po prostu ma takie odczucie jak we śnie. I tam stoi mężczyzna, ten starzec, który mówi, że już jest po wszystkim, że już teraz on się nią zaopiekuje i nie musi się o nic martwić. Jakby chciał wziąć ją za rękę. Taki robi gest, jakby chciał podać jej dłoń, ale w efekcie nie robi tego, tylko ona idzie tak kawałek jakby za nim. Tak, że tak zwanym kątem oka można dostrzec, że ona za nim idzie. I wyprowadza ją z tego domu. Ten dom się rozpuszcza, w ogóle przechodzą przez jakąś przestrzeń i wchodzą na takie wzgórze i pokazuje jej, nie wiem, to taki część świata, gdzie światełka w ludziach się zapalają i gasną. A mówi, że to jest właśnie to, balans. Tak trzeba żyć. Że trzeba czasem się uśmiechnąć, ale też czasem zapłakać. Zapłakać. I on jej to pokaże. Zaopiekuje się, tylko ona musi oddać mu te wszystkie radości, żeby on mógł ją ochronić, żeby ona znowu nie wpadła w jakieś stany, w których się odrealni. I wtedy jakby pokazał jej wizję życia, które później Kaja przyjęła i też zaprowadził ją właśnie do przestrzeni, która miała ją chronić. To jest ta przestrzeń, miała stworzyć właśnie taką barierę ochronną, żeby właśnie to balansowało i te uczucia, które się by rodziły, to żeby wybrzmiały i żeby można było je zneutralizować. Czy ona już tam wie, że nie ma ciała w fizyczności? Tak, już tam. W momencie? Dobrze. Okej. Czy to jest ta przestrzeń, w której ją znaleźliśmy dzisiaj? Tak. Dobrze. Dobrze. Wróćmy jeszcze do tamtego życia. Powiedz mi geograficznie, historycznie, gdzie jesteśmy. Na południu Niemiec. Historycznie. 1440. Dobrze. Okej. Dobrze. To kolejne życie, tą wizję, którą jej pokazuje. Czym się będzie charakteryzowało kolejne wcielenie?
Dostaje ciepłą matkę i chłodnego ojca i jakby to się balansuje. I to powoduje też, że właśnie kształtuje się ten nowy jej charakter, ta świadomość, którą ona jakby wchłania i później w życiu jest taka bardzo zachowawcza. Okej. Okay. Ile jeszcze będzie miała doświadczeń życiowych do dzisiejszej Kai? Siedemnaście. Powiedz mi, czy zawsze tam jest właśnie te przeciwieństwa, na przykład, tak jak powiedziałeś, ciepła matka, chłodny ojciec? Nie, nie zawsze. Czasem oboje rodziców są tacy wycofani. Ale też często jest tak, że Kaja potrafiła się bardzo mocno zakochać. I na przykład zostać porzucona. Tak, chodzi mi o te właśnie przeciwne, ekstremalne wydarzenia, odczucia w tym momencie. I to w zasadzie te przekonania w niej pogłębiało, że ta radość się niszczy później, doprowadza do jakiejś tragedii. Dobrze. I przejdźmy teraz do tego momentu, jeszcze parę chwil przed narodzinami jako Kaja. Chciałabym zobaczyć tutaj, jakie dostaje warunki. No jest bardziej upominane. Aha. Jest jej przypominane, żeby była ostrożna, że wszystko to, co chce przeżyć pięknego, no na to uważała. Czy to by świadczyło o tym, że jednak dawała upust i szczęściu i radości? Tak, no dawała. Trafiła się zakochać i później cierpiała, więc to jest tutaj przypominane. Dobrze. Dobrze. Czy ma jakikolwiek wpływ na wybór ciała i rodziny? Nie. Nie. Dostaje. Okej. No dobrze. To w takim razie wracamy do tu i teraz. Mogę porozmawiać z Kają? Tak. Kaju? Słucham. Wszystko nam opowiedziałaś i pokazałaś. Wszystkie początki, genezę tego, co się stało. Powiedz mi, czy w dalszym ciągu masz w sobie to przekonanie, że nie należy być za radosnym i za szczęśliwym, bo potem to się zamienia w cierpienie? Tak. Aha. A co by było, gdybyś mogła w całości, w pełni swojej natury odczuwać radość i szczęście? Ktoś musiałby za to zapłacić. Pokaż mi to przekonanie, gdzie je czujesz? W głowie. W głowie. To są przekonania, są też programy, sposoby myślenia, schematy, które cię utrzymują w pewnych ryzach. Chciałabym, żebyś to sobie uświadomiła, bo wszystko zależy od twojego wyboru. Twoje życie może być szczęśliwe i radosne, ale może być też cierpiące, smutne, wycofane, ograniczone. I to nie jest tak, że jedno prowadzi do drugiego, że szczęście prowadzi tylko i wyłącznie do cierpienia albo do nieszczęścia. Zawsze, jeśli masz silną, jeśli jesteś wolną istotą, to ty decydujesz o tym. I powiedz mi, czy w tym miejscu chciałabyś pozbyć się tych przekonań i tych programów, bo to jest zaprogramowanie. Tak, chciałabym. Kaju, w takim razie prośba, żebyś otworzyła sobie przestrzeń, której nadasz charakterystykę neutralności. Będę chciała, żebyś tam za moment weszła. Zlokalizowała wszystkie te przekonania, które cię tak silnie ograniczają. Przekonania innych, które też przyjęłaś. Bo to zwykle właśnie ludzie często już zaingerowani hamują to odczucie szczęścia i radości.
mądrość tak zwana mówi, nie bądź za szczęśliwa, bo za moment będziesz płakać. Odnajdź to wszystko, co przyjęłaś tam. Chcę, żebyś to odnalazła, te programy, te przekonania, schematy myślowe i inne opinie, które przyjęłaś. Kiedy policzę do trzech, będę chciała, żebyś to zneutralizowała, dezaktywowała, po prostu uwolnisz to. Gotowa jesteś? Tak. Na jeden, dwa i trzy, zrób to. Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Czuję się spokojna. Dobrze. W takim razie będę chciała, żebyś wyszła z tej przestrzeni. Ta przestrzeń znika z zawartością. Pozwoliłaś po prostu usunąć z siebie programy, które cię ograniczają. Bardzo cię ograniczają. Powiedz mi, Kaju, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna w twoim dzisiejszym życiu, że masz problemy w nawiązaniu relacji damsko-męskich? Tak, boję się, bałam się tego. Bałam się, że to wpłynie na moje życie. Chciałam się ochronić. Że jeśli już kogoś poznałaś, to nie potrafisz utrzymać tej relacji. Ale też zaczęłaś przyciągać mężczyzn z problemami. Jakaś przyczyna tego? Mężczyźni z problemami dawali większe bezpieczeństwo. Aha. W tym sensie, że ta radość i szczęście i miłość nie mogła być bezgraniczna. Okay. Tylko coś, co było przy nich, mogło stabilizować czy równoważyć uczucia. A to wrażenie, że jesteś wykorzystywana? To pojawiło się takie odczucia w mojej tożsamości, w umyśle, które nie rozumiejąc tego, że ta sfera uczuciowa, ta sfera subtelna wpływała na bieżące doświadczenia. I on, chcąc dążyć do pewnych celów, odczuwał to, tłumaczył sobie właśnie w ten sposób, że byłam wykorzystywana. Sprawdź i powiedz mi, jaka była przyczyna ezoteryczna, że przyciągnęłaś takiego partnera, a nie innego, który stał się ojcem twojego dziecka, który według ciebie jest połączeniem psychopaty z socjopatą. Dlaczego akurat taki? Żebym miała kolejne potwierdzenie i ugruntowała w sobie przekonania. Dobrze. Okej. Powiedz mi, Kaju, dlaczego w tobie taki brak akceptacji siebie? Również pod względem fizyczności. Nie akceptujesz swojego ciała, nie akceptujesz siebie. Bo tak było wygodniej. Bo akceptacja znowu wypuściłaby mnie w przestrzenie, w których mogłabym się realizować, a tego się bałam. Wiemy, że nie miałaś wpływu na wybór rodziców. I tu dostałaś bardzo krytykującą matkę. W sumie dosyć trudnymi relacjami między tobą a nią. Matkę, która cały czas wytyka ci wszystkie błędy, pomyłki, szantażuje i nadmiernie kontroluje. Już nie mówię o krytyce, ciągła krytyka. I bardzo biernego tatę. To właśnie po to, żeby ten balans utrzymać, jak to mówił. Musiał być ktoś, kto miał mnie chronić. Ktoś, kto miał mi przypominać. Ktoś, kto miał mi uświadamiać i zamykać, i blokować. Dobrze, bo rzeczywiście mama cały czas przypomina ci. O praktycznie wszystko winia ciebie za zło, które się w twoim życiu dzieje, ale też i za swoje jakieś tam
wpadki czy niedociągnięcia w swoim życiu. A powiedz mi, ta obawa o córkę, masz ciągłą obawę o swoją córkę, ogromną, jak powiedziałaś. Czy jest tego przyczyna ezoteryczna? Tak, chciałabym, żeby jej nikt ze złego nie spotkało. I chcę ją przygotować. A pamiętasz, co się stało w tamtym życiu, kiedy też byłaś na to opiekuńcza, jeśli chodzi o swoją córkę? Tak, ale ona zrozumiała. Ona zrozumiała, dobrze. W tobie też powiedziałaś mi, że jest dużo lęku i strachu, że ktoś skrzywdzi twoją córkę, złamie ją psychicznie. I w tym momencie miałaś na myśli jej ojca, że w stosunku do ciebie był taki, a nie inny. I bałaś się, że ją też zacznie poniżać i zrobić jej to samo, co tobie robił. Ale też nie chciałam, żeby córka zapłaciła za swoje szczęście. Okej. Okay. Żeby jej nikt nie skrzywdził. Zobacz, czy przekazujesz, przekazałaś i jesteś jakby w trakcie przekazywania tych przekonań, że nie należy być za bardzo radosnym i szczęśliwym, bo zaraz może coś nastąpić, co odwróci totalnie sytuację. Zobacz, czy to samo przekazujesz córce. W warstwie energetycznej, emocjonalnej, tak. W przestrzeni świadomej, nie. Okej, dobrze. Dobrze. Dobrze, chciałabym, żebyś teraz pozbyłaś się tych programów, pozbyłaś się tych schematów myślowych. Sprawdziłyśmy przyczyny ezoteryczne tego, co się dzieje w twoim życiu. Już teraz wszystko wiesz. Teraz już jesteś bez tych programów, bez oprogramowania, bez implantów. Powiedz mi, co czujesz w sobie? Czy zasługujesz na miłość? Tak, każdy z nas zasługuje, ja również. Czy zasługujesz na radość, na bycie szczęśliwą? Tak. Dobrze, o to mi chodzi. Super. Będę chciała teraz, żebyś sprawdziła, czy tamte więzy, które powstały w tamtym życiu, przetrwały jako wspólne doświadczenia w różnych twoich wcieleniach. Doświadczeniach, czy tamte istoty pojawiły się w tych 17, 16 wcieleniach i w dzisiejszym wcieleniu? Tak. Kto się pojawił? Mój mąż pojawiał się czasem. Jest w tym życiu pojawił się jako twój partner? Nie. Nie. Wcześniej. Wcześniej był. Okej. Dobrze. Ktoś jeszcze się pojawiał? Córka. Córka. Pojawiła się w tym życiu? Tak. Jako kto? Córka. Jako córka. Jeszcze kogoś widzisz? Nie. Aha. Dobrze. Kaju, będę chciała, żebyś powiedziała mi, czy chcesz rozwiązać te więzy energetyczne, które powstały silne, bardzo silne. Tak. Przywołaj wszystkich, z którymi jesteś połączona energetycznie, a z niektórymi masz te wspólne karmiczne doświadczenia. Przywołaj wszystkich na 1, 2 i 3 już. Wszyscy się zjawili? Tak. Z dzisiejszego życia masz córkę. Były partner się pojawił? Tak. Rodzina partnera się też pojawiła? Tak. Okej. Okay. Mama, tata? Tak. Dobrze. Tamten mężczyzna, który kiedyś był twoim mężem, też się pojawił. Okej. Okay. Będę chciała, żebyś teraz sprawdziła te połączenia. Sprawdź, na czym się to wszystko połączyło. I powiedz mi, które są najbardziej wibrujące z tych nisko wibrujących emocji, które się pokazują. Rozpacz,
Smutek. Lęk. Jest tam też gdzieś poczucie winy? Też. Okej. Będę chciała, żebyś teraz wytłumaczyła istotom ludzkim z tamtego wcielenia, dlaczego ich wezwałaś. Pokaż im całą wiedzę i informację, którą zdobyłaś. Pokaż im też te gady i demona. Mogą zobaczyć, czy mają połączenia z nimi. Ty pokażesz im teraz częściowo, jak się uwolnisz od tych połączeń energetycznych, ale potem przekażesz też im informację, w jaki sposób uwolniłaś się od gadów i tego połączenia, które wtedy powstało. To dla nich może być wskazówka, tylko dla tych, którzy są gotowi i chcą zmienić warunki swojego życia. Zrób to. Kiedy policzę do trzech, będę chciała, żebyś zlokalizowała wszystkie połączenia między sobą a tymi wszystkimi istotami ludzkimi, które się pojawiły, żebyś uwolniła i wypuściła te emocje, a jednocześnie też rozpuściła więzy. Te wszystkie niteczki, te wszystkie liny, to wszystko, co cię z nimi połączyło, po prostu zniknie. Wystarczy twoja decyzja i twoja intencja. Gotowa jesteś, Kaju? Tak. Idziemy. Jeden, dwa i trzy. Powiedz mi, czy uwolniłaś się? Tak. Nie ma żadnych połączeń? Nie. Dobrze. Dobrze. Zwróć jeszcze tym uwagę tym swoim najbliższym. Ich uwagę na te gady, które tam stoją. Mogą sami teraz sprawdzić, jakie mają z nimi połączenia, czy mają i jeśli mają, to jaki rodzaj. I mogą się zainspirować twoim działaniem. A teraz, jeśli ty nie masz już żadnych połączeń z nimi, pozwól im wyjść. Każdy wychodzi do swojej przestrzeni na 1, 2 i 3. Powiedz mi, Kaju, jak się czujesz? Czuję się lekko. Czuję się taka uwolniona, zniesiona. Super. Jest to miłe odczucie? Tak. Dobrze. Dobrze, to pytanie, co chcesz zrobić z tymi gadami i demonem? Chcę się ich pozbyć. Bardzo dobrze. Ale najpierw będę chciała, żebyś odnalazła w sobie te prośby i tę modlitwę, która zapoczątkowała. Sprawdź w swojej pamięci komórkowej, gdzie się usytuował. Będę chciała, żebyś dokładnie wiedziała, gdzie zapisały się ta twoja intencja, ta twoja modlitwa, którą tak chętnie podchwycił gad. Odnalazłaś? Tak. Dobrze. I teraz będę chciała, żebyś odzyskała bezdotykowo tę umowę. W sobie odnalazłaś, ale oni jeszcze trzymają w łapach z drugiej strony. Mają ci bezdotykowo przekazać umowę, na którą się wtedy zgodziłaś, a wtedy tak naprawdę oddałaś siebie. Czas, Kaju, żeby odzyskać siebie. Żeby już samo stanowić za siebie. Mieć swoją wolę. I nią się kierować. Gotowa jesteś? Tak. Za moment policzę do trzech, a ty po prostu usuniesz ich stąd w jakikolwiek sposób chcesz. Wykasujesz też w swojej pamięci komórkowej to wszystko, co wtedy się zagnieździło. Zobacz, czy gdzieś jeszcze są resztki, ślady osamotnienia, samotności, przygnębienia, przytłoczenia. To wszystko wykasujesz. Wykasujesz też, jeśli się pojawiły jakiekolwiek traumy, wykasujesz to. Ale będę chciała, żebyś jednocześnie podniosła sobie wibrację. Gotowa? Tak. Na jeden, dwa,
i trzy. Już. Co z nimi zrobiłaś? Wyrzuciła ich. Tak. W momencie, kiedy ty podnosisz swoje częstotliwości, kiedy czujesz się tak, jak się czujesz, oni nie mają nawet możliwości bycia blisko ciebie. Bo po prostu wibracje są niekompatybilne. Dla nich wibracje smutku, przygnębienia i cierpienia to jest ta pożywka. Ale kiedy ty wibrujesz radością, nie ma miejsca. Nie mogą się nawet zbliżyć. Będziesz pamiętała o tym? Tak. Świetnie. Dobrze. Powiedz mi, Kaju, czy teraz masz pewność siebie w sobie? Mam. Poczucie własnej wartości? Również. Zasługujesz na wszystko? Tak. Chcę, żebyś teraz wzmocniła i swoją asertywność, i poczucie wartości, i pełną akceptację siebie, całkowicie siebie, i w fizyczności, i nie w fizyczności. Akceptujesz siebie w całości, w bezwarunkowej miłości do siebie. Kochasz siebie taką, jaka jesteś. Całe twoje ciało. Czy jesteś za wysoka, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Bo ty wiesz, jaką jesteś istotą. Wzmocnij to, Kaju. Na 1, 2 i 3. Powiedz mi, czy czujesz na sobie oddech byłego partnera? Nie. Kiedyś powiedział cię, że przez całe życie będziesz czuła jego oddech i będziesz się go bała. Czujesz nie. Strach? Nie. I o to chodzi. Powiedz mi, czy odczuwasz w sobie jakąś tęsknotę, samotność? Inność? Nie. A czy jest gdziekolwiek ślad poczucia winy? Nie ma. Dobrze. Powiedz mi, czy patrząc teraz, mając w sobie przepływ energii, tak jaki być powinien, bez zakłóceń, czy obawiasz się przyszłości? Nie. Zerknij na niedaleką przyszłość i powiedz mi, co widzisz? Widzę zmiany. Dużo innego spojrzenia, dużo radości, spokoju. Super. Czy jest tam miejsce na nieporadność życiową? Nie. Czy widzisz siebie, że dajesz radę pod każdym względem, również i finansowym? Tak. Okej. Dobrze. Od 5 lat, powiedziałaś, próbujesz odbudować swoje życie w fizyczności. Zobacz teraz na innych warunkach, które już sobie sama stworzyłaś i przypisałaś, a tak naprawdę wróciłaś do nich. Czy odbudujesz tak, jak chcesz? Tak, dokładnie tak. Super. Powiedz mi, czy zmienią się relacje między tobą a twoją mamą? Tak. Powiedz mi, czy ta nadmierna nadopiekuńczość, ten strach, żeby i obawa, żeby córce nic się nie stało, czy to się zmieni? Tak, zmieni się. Okej. A co z bólem ciała? Zobacz. Czy będzie... Ciało zareaguje na wibracje, na inną energię, która teraz jest we mnie. Powiedz mi jeszcze, Kaju, czy jeśli ktoś zaproponuje ci pomoc, przyjmiesz ją? Tak. Powiedziałaś mi, że chcesz już przestać być tą Zosią Samosią,
która nie umie poprosić o pomoc, a nawet jeśli ktoś zaoferuje, to jej nie przyjmujesz, bo ty wszystko sama potrafisz zrobić. To się zmieni bardzo dobrze. Powiedziałaś mi też, że chcesz być po prostu szczęśliwa, spełniona i wiedzieć, że po prostu zasługujesz. Tak, tak jest? Jest. Świetnie, o to chodzi. Zasługujesz na wszystko, co tylko sobie wymarzysz. Bo to ty decydujesz o tym. Nikt i nic nie może tego zmienić. Powiedz mi teraz jeszcze, czy będziesz się wybudzała w nocy i miała poczucie takiego dużego zmęczenia? Nie, to minie. To minie. Dobrze. Kaju, zostaw mnie z Darkiem. Na 1, 2 i 3. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Jesteś? Tak. Jak się czujesz? Dobrze. Powiedz mi, jak Kaja wygląda. Jest bardzo ładnie, pięknie, wibruje. Jest w niej dużo takich, no, różnych takich pięknych emocji, ale też jest spokój. Okej, dobrze. Powiedz mi, czy jest synchronizacja między ciałem subtelnym a fizycznym? Tak. Jest. Wibruje swoją piękną naturą? Tak. Zapytaj Kaję, czy jeszcze jest coś, co moglibyśmy dla niej zrobić? Nie. Czy zostaje w tej przestrzeni, czy sobie tworzy inną? Tworzy inną. Dobrze, to poprosiła, żeby już sobie tworzyła. A tam zaczęła już swoją sprawczość trenować i kreować. Niech uruchomi swoją obfitość w jakiejkolwiek dziedzinie, to co ją interesuje i co chciałaby wykreować, tworzyć, osiągnąć. Może to być obfitość finansowa, może to być obfitość w relacjach. To co chce. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, nie ma żadnych barier. Będzie pamiętała o tym, że jest wolną istotą? Tak. Poproszę jeszcze, żeby tak na koniec rozbłysnęła tą swoją bezwarunkową miłością do siebie. Na 1, 2 i 3. Tak, żeby w tej jej przestrzeni, gdzie stworzyła już swoje własne parametry, czuło się, że Kaja kocha siebie bezgranicznie, bezwarunkowo. Kocha w sobie każdy milimetr i nanomilimetr swojego ciała. Kocha swoją tożsamość, swoją świadomość i wie, jaką jest istotą. Niech to zrobi. Zapytaj Kaję, czy chciałaby sobie coś powiedzieć, sobie coś przekazać. Że jest gotowa na zmiany, ale te zmiany, które wypłyną z jej natury, z jej istoty. Dobrze. No dobrze. Czy w takim razie jest gotowa na zamknięcie sesji? Tak. A ty, Darku, do powrotu? Tak. To pożegnaj się z Kają, rozłącz się i odłącz się całkowicie od Kaji. Poproszę, żeby zamknęła drzwi za sobą. A ty wyjdź z tej przestrzeni, rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. Sprawdź jeszcze swoje ciało. Zobacz, czy nie ma żadnych pozostałości energetycznych. A jeśli uznasz, że wszystko jest w porządku, to wróć do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. Tam, gdzie czujesz się całkowicie u siebie, zrelaksowany, wypoczęty, zregenerowany, gdzie jest ci cudownie. I podnieś sobie częstotliwości, zharmonizuj swoje energie. I weź głęboki oddech. Poczuj energię swojego oddechu już w ciele, w fizyczności. Jak dociera do każdej twojej komórki. Dotlenia, dożywia, regeneruje. A ty czujesz tę energię zdrowia, regeneracji, rzeźkości i witalności. Jest ci całkowicie dobrze.
Powolutku, powolutku wracasz do siebie. Tu, gdzie jest twój oddech, gdzie jest twoje bicie serca. Wracasz do fizyczności. Bo za moment już kończymy pracę. Kiedy powiem trzy, już całkowicie powrócisz do siebie, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. A jesteś, Darku. Witaj. Kaju, włączysz mikrofon? Powiedz mi, jak ty się czujesz? Zmęczona. Bardzo zmęczona, ale przez takie przejście, poprzez bardzo głębokie, poruszające emocje, wręcz płacz, który się pojawił, poprzez taką swobodę teraz, taką inność, której no, nie znałam tak naprawdę, można cudnie powiedzieć. Nie umiem jej nazwać. Cudnie. Dużo się uwolniło i ten proces się zadział i dzieje się. Tak? Tylko pozwól ciału jeszcze, żeby mogło dogonić ten proces. Ciało jednak jest takie bardziej, powiedziałabym, grubsze w materii, więc trudniej się przystosowuje, ale potrzebuje czasu. A jeśli czujesz rzeczywiście teraz takie zmęczenie, to jest fantastyczny objaw właśnie takiego detoksu energetycznego. A jak ciało poprosi o to, żeby odpocząć, położyć, spać, to nie dyskutuj. Postaram się. Dobrze? Super. Wspaniale. Dobrze. Darku, powiedz mi, jak ty się czujesz? Dobrze. Dobrze. Kaju, chciałam ci bardzo podziękować za to spotkanie i za to, że mogliśmy popracować razem, za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Naprawdę dużo się dowiedziałam. Mhm. Darku, tobie chciałabym podziękować za wspaniałą pracę. Dziękuję ci. Wyłączam nagrywanie, Kaju, więc oczywiście standardowe pytanie, czy podzielisz się sesją? Jak najbardziej. Czy z wizerunkiem, czy bez? Może być z wizerunkiem. Dziękuję bardzo. Wyłączam nagrywanie. Na razie. Pa, pa.